Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie w dniu dzisiejszym, jesiennym. Dzisiaj jest 24 października 2015 rok. Jesteśmy na terenie Campinosu i spróbujemy z Państwem omówić dość rozległy temat. Obwód 7, rejon 8, Łęgów. Zanim do tego tematu dojdziemy zasadniczego, spróbujemy Państwa wprowadzić w klimat i w puszczę, a właściwie Państwo nade mną widzą napis Campinoski Park Narodowy. Przyjechaliśmy z Warszawy, kierując się przede wszystkim na Łomnę, już pokazuję, z Łomny na Adamówek, a z Adamówka kierowaliśmy się na Janówek. Do Janówka nie ma potrzeby dojeżdżać, bo za chwilę z Państwem sfilmujemy kręgosłup Campinoskiego Parku Narodowego, kanał Łasica. Campinoski Park Narodowy został utworzony w styczniu 1959 roku, a dokładnie 16 stycznia. W 2000 roku w styczniu Campinoski Park Narodowy został wpisany na światową listę UNESCO jako rezerwat. Co roku Campinoski Park Narodowy odwiedza 1 milion osób. Jest to duża liczba. Nie wiem, czy akurat ta liczba będzie nie za duża do zwiedzania Campinosu, ale co roku ta liczba wzrasta. Campinoski Park Narodowy jest drugim parkiem co do wielkości w Polsce po Biebrzańskim Parku Narodowym. Campinoski Park Narodowy ma 385 km kwadratowych powierzchni, z tego 275 km jest powierzchni leśnej. Nie ma tu dużo ludzi. Liczba mieszkańców nie przekracza 5000. Wspomniałem Państwu przed chwilą o kanale Łasica. Kanał Łasica to jest ten teren. My tu jesteśmy. Na południe od Adamówka. Niedaleko jest docieku Wilcza Struga. Kanał ten był w czasie okupacji niemieckiej jak gdyby kręgosłupem Puszczy Campinoskiej. Kanał był zbudowany przed wojną, ma 35 km długości, zlewnia 500 km kwadratowych. Kanał był bagrowany przed wojną i bagrowany był w latach 60. w okresie PRL-u. Proszę Państwa, cechą charakterystyczną kanału Łasica był fakt, że była to granica o bardzo dziwnym przeznaczeniu, ponieważ była to granica, która dzieliła jedno państwo. Otóż na północny
Zachód to była Trzecia Rzesza Niemiecka, a na południe od tego kanału był Dystrykt Warszawski. Dystrykt Warszawski cierpiał nędzę i biedę, wobec tego przez kanał następował przerzut żywności i innego zaopatrzenia z III Rzeszy na Generalną Gubernię. Na kanale jest 8 jazów, jest przepompownia. Jazy to są urządzenia hydrotechniczne, które przecinają ciek wodny prostopadle i budowane są albo z betonu, albo z metalu. Proszę Państwa, osadnictwo na terenie Puszczy Kampinoskiej jest dość ciekawe. Jeżeli chodzi o Holendrów, czyli osadnictwo holenderskie, którzy tu osadzali się z powodów przede wszystkim religijnych, bo byli ze swojego kraju wypędzani. I drugie osadnictwo, które dla Polaków niestety było tragiczne, to osadnictwo niemieckie. Osadnictwo to i holenderskie, i niemieckie było osadzane na terenie od Lizjery lasów Puszczy Kampinoskiej do brzegów rzeki Wisła. Były to tereny zalewowe, wobec tego Holendrowie i Niemcy prowadzili na tym terenie budownictwo hydrotechniczne. Natomiast już w okresie III Rzeszy na tym terenie w osadnictwie niemieckim jest piąta kolumna. Przejdźmy do czasów nam bliższych. W okresie II Rzeczypospolitej na północ od cmentarza w Palmirach, a pokazywaliśmy cmentarz w Palmirach i jego tragedię na poprzednim naszym spotkaniu, była składnica amunicji. Do składnicy amunicji prowadzone były dwie drogi. Jedna droga kolejowa prowadzona była z dworca gdańskiego poprzez Łomianki. Dzisiejsza ulica Kolejowa w Łomiankach to byłe torowisko tej kolei. Ta linia kolejowa prawdopodobnie to są dwie daty, a ja przyjmuję tą pierwszą datę. Zlikwidowana była przez Niemców w roku 1940 i zbudowana była szosa dwurzędowa. Jak się na cmentarz palmirski jedzie, częściowo jedziemy po tej drodze i z prawej strony widzimy słupy bram od tej składnicy. Droga ta, zbudowana z dwóch rzędów, miała pośrodku zasadzone drzewa po to, żeby maskowała się od obserwatorów lotniczych. Proszę Państwa, w obronie miasta w 1939 roku składnica w Palmirach, Modlin i Zegrze odgrywają kluczową rolę. Kwatermistrz w 1939 roku pułkownik Jan Hyc do 18 września z tejże składnicy amunicji w Palmirach przywiózł do Warszawy 100 wagonów amunicji.
do 18 września 1939. Jeżeli nam starczy czasu przy kolejnych spotkaniach, sfilmujemy Państwu szarżę ułanów jazłowieckich, kiedy wydobyto szable i ruszono, KM-y niemieckie zamilkły, bo nikt nie spodziewał się, że zostanie wydany rozkaz sforsowania niemieckiej obrony. Polscy ułani jazłowieccy przeszli. Proszę Państwa, po walkach nad Bzurą na teren Puszczy Kampinoskiej cofa się Armia Poznań i Pomorze. Będzie tu stawiała Niemcom opór. I już pod koniec 1939 roku będzie rodziła się na tym terenie konspiracja. Rzeczą charakterystyczną, kiedy wspomniałem o piątej kolumnie niemieckiej, to kiedy rozpoczęły się gwałtowne ataki na rozkaz Hitlera w okolicach 24-26 wrzesień lotnicze, to osadnictwo niemieckie nie było bombardowane. Zaczęto zastanawiać się, jak lotnicy Luftwaffe rozróżniają osady polskie i osady niemieckie. Cechą charakterystyczną w 1939 roku osadnictwa niemieckiego niebombardowanego był fakt, że ci osadnicy rozwieszali białą pościel rzekomo po praniu. W związku z tym ci na górze, widząc białe płachty, nie zrzucali na ten teren bomb. Proszę Państwa, kto zakłada konspirację w 1939 roku? Zakładają oficerowie Wojska Polskiego, którzy nie dostali się do niemieckiej niewoli, zakłada służba leśna i zakładają nauczyciele. Ci ludzie w przyszłości będą dowódcami oddziałów partyzanckich. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym Państwu pokazać, o jaki rejon chodzi, właśnie ten ósmy rejon, o którym będziemy mówić, w Obroży, właśnie w obwodzie siódmym. Ja tę mapkę Państwu już kiedyś pokazywałem. Wrócimy do tego szkicu jeszcze raz. Mam go po lewej stronie. Jest rok 40. Służba Zwycięstwu Polsce zmienia swój charakter i otrzymuje nazwę ZWZ, Związek Walki Zbrojnej. W 1940 roku zaczyna się konkretyzować schemat organizacyjny przyszłej Armii Krajowej, ale wtedy jeszcze, o czym będziemy mówić, ZWZ. Proszę Państwa, to co powiedziałem, spróbujmy popatrzeć teraz na schemat. Przede wszystkim na obszar i przede wszystkim na obwód siódmy. Obszar Komenda Główna Armii Krajowej podzieli na trzy podokręgi. Pierwszy to będzie Siedlecki, tak zwany wschodni, a pseudonim otrzymuje Struga. Drugi to będzie zachodni, to jest Skierniewice, otrzymają kryptonim Hajduki, a jeszcze trzeci, tak zwany północny,
Mazowsze, który otrzyma pseudonim Garbarnia. Zwróćcie Państwo uwagę, co powiedziałem. Jest to podział obszaru. Natomiast powiat warszawski będzie się dzielił na 8 rejonów. Z prawej strony Wisły będą 4 i one nas nie interesują, bo myśmy już kiedyś o nich mówili. Natomiast nas będzie interesował Łęgów, czyli będzie interesował nas obwód 7, rejon 8. Centrala w tym rejonie jest w Łomiankach. Zwróćcie Państwo uwagę, że północna granica idzie prawie wzdłuż Wisły, a dokładniej będzie ona blokowała w przyszłości szosę Warszawa-Modlin. W rejonie 8, zwróćcie Państwo uwagę, jest lotnisko bielańskie i w rejon 7 przyjdzie pod koniec istnienia Grupy Północ próba przebicia się przez Wiejce, Baranów do Jaktorowa. Będzie to już 29 września 1944 rok, gdzie Grupa Campinos praktycznie biorąc zostaje rozbita przez przeważające siły niemieckie. W rejonie mamy, jak powiedziałem, lotnisko bielańskie. Będzie na nie 1 i 2 sierpnia atak. Niestety atak będzie przez Niemców odparty, ale wynikiem ataku na lotnisko bielańskie będzie fakt, że do końca po tym ataku Niemcy z lotniska bielańskiego korzystać już nie będą, ponieważ nastąpi dewastacja tego lotniska. Mamy miejscowość Laski. Tu był szpital i tutaj działał pseudonim Radwan III, czyli ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, który był kapelanem zgrupowania, ale o tym później. I chciałbym Państwu powiedzieć, że jedynym rejonem, który przystąpił do powstania warszawskiego w 1944 roku, to rejon pierwszy Brzozów z siedzibą w Legionowie. I tu chciałbym Państwu powiedzieć, że z tego rejonu pierwszego do rejonu 8 przez Wisłę w ciągu 2 dni przedostanie się batalion Znicza. Wracając do rejonu Legionowa, czyli do Brzozowa, chciałbym Państwu powiedzieć, że to jedyny rejon, który wziął udział w powstaniu warszawskim. Batalion Znicza, o którym wspomniałem, wyszedł z kierunku Choszczówki z rejonu pierwszego przez dziekanów Polski, dziekanów niemiecki, omijając te miejscowości w kierunku Pociechy. Proszę Państwa, 7 obwód na koniec lipca
1944 roku ma 10,5 tysiąca żołnierzy. W tym jest również Wojskowa Służba Kobiet. W tym są również etaty cywilne. Czyli możemy przyjąć, że w lipcu 1944 roku ten obwód siódmy będzie miał 15 800 żołnierzy. Przez cały okres okupacji w tym obwodzie dowodzi major Krzyżak Kazimierz, pseudonim Kalwin. Cechą charakterystyczną, proszę Państwa, był fakt, że centrala dla siódmego obwodu mieściła się w Warszawie przy ulicy Chorzej 51, popularnie zwana Jajczarnią, ponieważ tam była spółdzielnia. Spółdzielnia, która zajmowała się również skupem jaj. W każdym bądź razie w tej jajczarni, o której wspomniałem, była jedna z ważniejszych, był jeden z ważniejszych punktów produkcji granatów w czasie okupacji i w czasie powstania warszawskiego. Spróbujmy wrócić do konspiracji na terenie Puszczy Kampinoskiej. Proszę Państwa, gdybyście Państwo chcieli wędrować tymi szlakami, a nie ma tutaj miejscowości dużej, małej, miasteczka czy wsi, gdzie by nie była toczona walka z Niemcami, jest to rejon czy region bardzo patriotyczny w Polsce, przepraszam, porównywałbym go, jeżeli można użyć tego sformułowania, z regionem świętokrzyskim w Polsce, bardzo patriotycznym. I gdybyście Państwo chcieli wędrować szlakami konspiracji i nie tylko, to długość tych szlaków jest 1230 kilometrów. Ja spróbuję Państwu pokazać trzy szlaki i określić te szlaki w kilometrach. Pierwszy szlak o długości prawie 20 kilometrów, szlak powstańców warszawskich, to jest Leszno, Wiersze, Truskaw. To jest 20 kilometrów marszu. Drugi szlak, znacznie mniejszy, szlak pamięci, to jest Laski, Wólka Węglowa. Jest to szlak o długości niepełnych 10 kilometrów. I trzeci szlak, cmentarz w Palmirach do Truskawia. Cmentarz w Palmirach do Truskawia. Jest to szlak łącznikowy o długości około 8 kilometrów. Te szlaki zaproponowałbym Państwu albo trasą rowerową, albo spacerem przejścia. Oczywiście, kto ma z Państwa nogi, które będą nosiły. Wracamy do konspiracji. O mój rozmarły niebo, zmijaj się. O mój rozmarły niebo, zmijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie.